Siemka. Oglądałem ostatnio w internecie dużo filmów z koszarkami, testy, opinie, pokazy i było tego mnóstwo, tak dużo jak jest modeli koszarek. A ja wam dzisiaj pokażę całkiem inną, mianowicie moją koszarkę sprzed 15 lat i do tego własnej roboty. 15 lat temu nie było tyle sprzętu co teraz i każdy kombinował, więc na wsi było bardzo dużo takich koszarek własnej roboty. Jak oglądałem filmiki na YouTubie, to wpadłem na pomysł, że nagram swoją starą kosiarkę, bo w tych czasach jest to rzadkość i rzecz sentymentalna, coś jak rzeczy z PRL-u. Co do kosiarki, to silnik jest z pralki Frania, sprzęt PRL-owski oczywiście. Włącznik jest zrobiony ze zwykłego gniazdka natynkowego, a rama pospawana z kawałków złomu. Kosiarka, jak wspomniałem, ma 15 lat, ponad 15, a nadal działa. 2 dni temu była ściągnięta ze strychu i tylko ośka silnika się została i nóż nie chciał się kręcić. W kosiarce elektrycznej mógłby się po włączeniu spalić silnik, lecz wystarczyło popsikać trochę WD-40 i parę razy zakręcić nożem i sprzęt działa bez zarzutów. Teraz odpalę sprzęt i pokażę, jak kosi. Jak widzicie, szału nie ma, ale nie jest też najgorzej, jak na tak stary sprzęt. Wiadomo, że w tych czasach mamy już takie kosiarki, że tej nie ma w ogóle co porównywać, ale myślę, że paru osobom przypomniałem dawne czasy. Piszcie w komentarzach, czy też mieliście taką kosiarkę kiedyś. A tymczasem pozdrawiam i nie zapomnijcie zostawić suba i łapki.